Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Już za moment zapraszamy Państwa na spotkanie w La Liga. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Dostępu do bramki strzeże Jan Oblak, Leo Messi oraz Marco Reus zagrają na środku pomocy. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Oto jedenastka Athletic Bilbao i chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Kylian Mbappé stale przy piłce, może być nie do zatrzymania. Dobre przerwanie akcji rywala, ale Reus ma teraz dobrą okazję. Spokojnie i pewnie teraz bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%, po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. Mamy strzał! Piłka poza boiskiem. Będziemy mieli rzut rożny. Neymar egzekutorem rzutu rożnego. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Ma sporo miejsca, by dośrodkować. Okazja na prowadzenie i mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą 2 goli. Czy to przypadkiem nie nokautujące uderzenie? I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. 2-0. Gramy dalej. Maguire z piłką. Czy trafi do siatki? A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni Państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Po tym golu już 3-0. No i strzela! Poprzeczka! Co będzie dalej? Teraz
piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja. Ależ teraz piękna interwencja. Piłka pewnie przeniesiona nad poprzeczkę. Nie wydaje mi się, by tam była bramka. Widzimy to dzięki technologii goal line. I rzeczywiście, nie ma wątpliwości. Nie ma bramki. Sprawa wydawała się oczywista, ale zawsze lepiej sprawdzić, niż później wstydzić się za błąd, albo co gorsza, wypaczyć wynik meczu. Rzut rożny wykonał Neymar. Nie do wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do 4 goli. To rozegranie rzutu rożnego warto raz jeszcze obejrzeć na powtórce. Ładne złożenie się do strzału. Instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. I po tej bramce jest 4-0. Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu pola karnego. Ma teraz dobrą okazję. On jest niemożliwy. Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! To środkowanie z narożnika boiska, ale prosto w rękawice bramkarza. Strzał z daleka! Gol! Co za bramka! Przecież się zdecydował z takiej odległości na strzał. Realizator zapoznaje nas teraz z tym, jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Z każdego zresztą wygląda dobrze. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Piłkę ma Raul. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Uderza Marco Reus. Potężny strzał. To mogło się udać, ale jednak nad poprzeczką. Żeby zdobywać gole, trzeba stwarzać sobie sytuacje. Statystyki pokazują, że idzie im to dzisiaj bardzo dobrze. Ta i tak wyrazista przewaga może jeszcze napęcznieć. Druga drużyna nie istnieje. Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Udane wejście w przeciwnika. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Okazja przed nim teraz. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką, drużyna przeciwna na deskach, a im się nie nudzi, strzelają kolejne gole. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Bramkarz mógł tu najwyżej liczyć na uśmiech losu. Klasyczna sytuacja 2-1, no i gol. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Gol i znowu gol. Domyka hat-tricka, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział, w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony wyczyn. Niesamowite lanie spuszczają tutaj bezradnym rywalom. Ciekawe, czy to już jest koniec strzelania w tym meczu. Chyba trochę daleko, ale strzela. A więc teraz przerwa. Gospodarze w dobrych nastrojach schodzą do szatni z prowadzeniem. Tomku, na pewno ten wynik nie dziwi. Prowadzą wysoko, ale w końcu strzelają jak dotąd najwięcej bramek w lidze. Mam wrażenie, że gra sprawia im po prostu przyjemność, a jeszcze większą przyjemność daje im, wybacz kolokwializm, łojenie kolejnych zespołów. Drużyna cisnęła od pierwszej do ostatniej minuty tej pierwszej odsłony i... Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację.
Pole karne, głęboko teraz. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Dobrze wybrał moment ataku, ma piłkę. Oj, ta próba naprawdę mogła się podobać. Było blisko. Trochę zaskakująca decyzja, bo z takiej odległości szanse powodzenia są niewielkie, ale warto próbować. Niewiele brakowało, a zakończyłoby się bramką. Atakuje teraz Messi. Z kim to rozegra? Messi! Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? Wrzuca w okolice 11 metra. Niepewnie teraz to zagrywa. Teraz przed szansą! Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję. Stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. To niemal transferowa bomba, choć wydawało się, że nic nie wyjdzie z tej transakcji. Co o niej sądzisz? Moim zdaniem niczego mu nie brak, a będzie tylko lepszy. Teraz jest pora, by uczył się od bardziej doświadczonych kolegów, ale kiedyś to będzie jego drużyna. Jest, spójrz, to może być bramka. I co, mili państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę, rozbijają rywala w tył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Gramy dalej, choć przy tak jednostronnym wyniku, szczerze mówiąc, wielkich emocji już nie ma. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Wciąż jest groźnie. Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego, że wielce uradowany prezentuje nam teraz swoją dziewczynkę. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. Dowiedzieliśmy się właśnie, że mamy gola w spotkaniu Barcelony. Halo Studio. Tak, to jest kolejny gol dla Barcelony. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Nie ma gola, poprzeczka, piłka w grze. Jest gol! Proszę państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Aby cadło futbolu efektywne i efektowne. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. Proszę, palnął mocno i bramkarz był bezradny. Jaki jest wynik? Sami państwo widzicie, ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Strzał, proszę państwa! Aj, ależ teraz było blisko. Ładnie huknął. Tak, to niewiele tutaj zabrakło. Kilka centymetrów i mielibyśmy naprawdę efektowną bramkę z dystansu. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Musi uważać, rywal go naciska. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Okazja na gola, bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Dostałem informację o bramce w spotkaniu Blaugrany. Halo Studio. To trzecia bramka dla Dumy Katalonii. Prowadzą już 3-1. Minęła 77 minuta. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Było mocno, ale i było niecelnie. Zupełnie nieudane to uderzenie. Można powiedzieć, że oddał piłkę rywalom za darmo. A już niebawem czeka nas sporo piłkarskich emocji. Zapraszamy na kolejną transmisję. Nie wiem jak państwo, ale ja jestem mocno nakręcony na prawdziwe meczycho. Nie zdziwiłbym się, gdyby padło też mnóstwo goli. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut.
I teraz mamy przerzut na drugą flankę. Neymar, szansa! Aj, byłem niemal pewny, że to wpadnie. Ale po tym strzale głową piłka przelatuje tuż obok słupka. Szkoda, bo to było naprawdę niezłe uderzenie. Ze stanowiska komentatorskiego wydawało się w pierwszej chwili, że mamy gola. Cóż, może następnym razem. Może być zaraz groźnie. Przyjął, zrobiło się niebezpiecznie. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkę. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie.